Po raz kolejny spotykamy się w tym miejscu, by wspominać tragiczną śmierć ofiar pacyfikacji leśniczówki. Wydarzenia rozpoczęły się od ujęcia przez Niemców 4 lipca 1943 roku łącznika Gwardii Ludowej Juliana Rembiechy, mającego przepustkę pracownika leśnego wystawionego przez leśnictwo. W niedzielę w Jeziorkach odbyły się uroczystości związane z tragicznymi wydarzeniami, jakie rozegrały się w lasach w okolicy tej dzielnicy w dniach od 5 do 16 lipca 1943 roku. W tych dniach została rozbita, założona w pierwszych dniach okupacji Grupa Leśna. W czasie zorganizowanych przez Niemców obław zginęli partyzanci Storzek i Krupiński, a leśniczy Abstorski i Pregler wraz z całymi rodzinami zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Szanowni zebrani, żyjąc w wolnym, bezpiecznym państwie, jesteśmy winni cześć tym, którzy w godzinie próby za niepodległość ojczyzny i w obronie współobywateli nie wahali się złożyć najwyższą ofiarę. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent miasta Jaworzna, radni Rady Miejskiej, żołnierze AK, harcerze oraz mieszkańcy dzielnicy.